Cześć kochani, tu Paula, wy jesteście na Polach Książkowych, a ja bym chciała was przywitać w dzisiejszym reading vlogu, który potrwa sobie przez cały długi weekend, dlatego że mamy środę, wieczór tak naprawdę, przede mną trochę dni czytania, także powiem wam po prostu, co mam zamiar czytać w tym tygodniu. Więc tak, zaczęłam sobie już 13 opowieść. To jest moim zdaniem najpiękniej wydana książka w tej serii butikowej. Kocham po prostu to, co jest za obwolutą. To drzewo jest cudowne i ten grzbiet. Tak, to jest najpiękniej wydana książka, którą mam na półce tak naprawdę. Ja już zaczęłam sobie czytać tę książkę, wracając z pracy i właśnie gdzieś tutaj skończyłam, tam gdzie jest, no tam gdzieś zakładka, bo tam gdzie trzymam rękę, mam dla was niesamowity cytat, który myślę, że zachęci was bardzo do czytania tej książki. Mnie ogólnie bardzo zaciekawiła. Jest to książka, przynajmniej na razie, o kobiecie, która jest córką właściciela antykwariatu i ona też jest pisarką, kocha książki i dostaje propozycję napisania swojej biografii, w sensie pewna inna autorka prosi ją o napisanie biografii. Trochę to mi się kojarzy z podobny motyw jest w Siedmiu mężach Evelyn Hugo. Ale mam właśnie dla was cytat, który po prostu tak mnie urzekł. Jechałam samochodem i myślę, kurczę, czemu nie mam tego w ręku, bym to zaznaczyła z chęcią. Okej, także słuchajcie. Zawsze pożerałam książki. Czytałam na każdym etapie życia i nie było takiej chwili, żeby czytanie nie stanowiło dla mnie największej przyjemności. Nie będę jednak udawać, że w dorosłym życiu lektury robiły na mnie takie wrażenie, jakie robiły w dzieciństwie. Wierzę w opowieści. Kiedy czytam, wciąż całkowicie się zapominam, ale to już nie to samo, co dawniej. Książki, muszę zaznaczyć, są dla mnie najważniejsze. Choć nie mogę zapomnieć, że był czas, gdy traktowałam je zwyczajnie i jednocześnie nie mogłam się bez nich obyć. W dzieciństwie były dla mnie wszystkim. Dlatego mam w sobie melancholijną tęsknotę za tamtą utraconą przyjemnością, jaką mi sprawiały. To nie tęsknota, która mogłaby zostać zaspokojona. I w tamtym czasie, w okresie, kiedy czytałam przez cały dzień i pół nocy, kiedy spałam pod narzutą zasłaną książkami, kiedy nic mi się nie śniło, a ranek nadchodził w mgnieniu oka i budziłam się, żeby znowu przystąpić do czytania, odzyskałam tamtą radość. I tu właśnie ona opowiada o tym, jak czytała właśnie książkę tej pani, która ją poprosiła o swoją biografię. Czyż to nie jest piękne? Ja mam dokładnie takie same odczucia ogólnie czytania i tak dalej. Też właśnie między innymi dlatego czytam Harry'ego Pottera, bo po prostu przywołuje we mnie te uczucia, które kiedyś ze mną cały czas były podczas czytania. I też pamiętam, że z siostrą po prostu z latarką pod kołdrą siedziałyśmy i czytałyśmy książki, a tata nam zawsze bronił czytać pod kołdrą. On mówił, że będzie miał gorszy wzrok. Także ja nadal oczy mam super zdrowe, także wiecie. Dobrze, i kolejną książkę, którą tu już widzicie z tyłu. Jest to Tajemnicza historia w Styles. Ostatnio był gdzieś zwiastun. Nie wiem, czy to miał być jakiś film na Netflixie, czy w kinie. Ale wiecie, się okazało, że to nie jest Hercules Poirot, tylko Hercule Poirot. Jakoś tak dziwnie, że jak usłyszałam się, ha? I nie wiem, czy też tak macie, ale ja zawsze, jak są jakieś takie nazwiska, imiona i tak dalej, to ja je zawsze po swojemu tak spalszczam totalnie, czytając. Często nie czytam jakichś takich imion, tak jak mają być wymówione, tylko ja po prostu sobie je w głowie upraszczam. I tyle. Nie wiem, o czym jest ta historia, ale chciałam po prostu coś krótkiego, dlatego że w ostatnim czasie czytałam same takie koloszcza i po prostu już chciałabym odetchnąć naprawdę.
właśnie 10 miała swoją premierę książka Kena Folletta Nigdy. Czy ja chcę w to brnąć? Tym bardziej, że tego jest 1000 stron w e-booku. I się zastanawiam jeszcze, kiedy to zacząć. Czy jak zacznę czytać, to po prostu mi się tak wkręci i w ogóle. Myślę, że może ja to sobie zacznę, ale to już będzie poza kadrem, ewentualnie w którymś innym reading vlogu, albo już pewnie we wrap-upie wrócę z podsumowaniem tej książki, tej pozycji, dlatego że myślę, że to będzie długa droga. Tak, tym bardziej, że chciałabym przeczytać jeszcze książki, które wy mi poleciliście w moim TBR-ze i ja już je mam w koszyku na Wempiku, w koszyku Wempiku. I na pewno je sobie zakupię, dlatego że, o dziwo, żadnej z tych książek praktycznie nie ma na Legimi, więc nie będę mogła sobie ich wypróbować i tyle i przeczytać. Ale na szczęście jedna z tych pozycji jest to seria skandynawska, więc bardzo fajnie, no mam z serii skandynawskiej już pożegnanie z Afryką, więc po prostu i będzie spoko, jak będzie też stało na półce. Okej. Chyba strasznie długi ten wstęp, ale po prostu mam jakąś taką dobrą energię, którą chciałabym się z wami podzielić. Jakoś mam taki bardzo dobry humor dzisiaj, naprawdę dzisiejszy dzień był po prostu szczęśliwy, dużo pozytywnych wiadomości. Miałam, kiedy w ostatnim czasie był troszeczkę gorzej, to w sensie w moim życiu prywatnym, to dzisiaj otrzymałam dużo takich pozytywnych wiadomości. Też wczoraj wieczorem też fajna sprawa dla mnie wynikła. Dlatego dzisiaj naprawdę. To w takim razie widzimy się pewnie już jutro na przebitkach. Więc w takim razie jeszcze się widzimy. Oglądajcie dalej. Cześć kochani, witajcie w podsumowaniu, jest już niedziela. Jak widzieliście na przebitkach, byliśmy w Białymstoku, taki spontaniczny wypad na weekend. Pomagaliśmy Łukasza brata się tam ogarnąć w nowym mieszkaniu. Przychodzę z tajemniczą History of Styles i jeszcze z... Tutaj leży 13 opowieść.
Tajemnicza historia w Styles. Jestem w połowie. Jeszcze myślę, że ja to dzisiaj przeczytam. Ogólnie chyba już dzisiaj skończę te dwie książki. Ale tak, jeżeli chodzi o te akurat pozycje, to tutaj pomimo tego, że to jest cienka książka, ta akcja dosyć szybko... Tak, kochani. Tak. Ta akcja dosyć szybko się tutaj dzieje. I ja po prostu miejscami... nie nadążam i myślę, co tutaj się zadziało. No tak dziwnie skonstruowane to jest, ale na razie wiecie. Ale na razie jestem dopiero w połowie. Tutaj ta akcja, no gdzieś tam się toczy. Bardzo mi tak, to jest śmiesznie, że po co jest to o Herkulesie Poirocie. I cały czas on jest nazywany Małym Belgiem. I jak chcą zamiennika, to na przykład nie, że belgijski detektyw albo coś tam. Tylko albo jest Poirot, albo Mały Belg. Może i Mały Belg. To jest dziwne. I też fajnie jest to tak, że ten Poirot jest taki... Kotuś. Że ten Poirot jest taki... Udaje, że nie ogarnia, co się dzieje. Tak mi się wydaje, że on udaje. Dlatego, że gdzieś tam ma takiego kumpla, który jest głównym narratorem tutaj. I on nam opowiada, jak się dzieje sytuacja i tak dalej. No i ten Herkules jest taki... On mu zwraca uwagę na coś. A, dobrze, dziękuję, że mi powiedziałeś, że coś tam... Tak, na pewno coś tam tego. Aha, no dobrze, wezmę to pod uwagę. A tak naprawdę on nie bierze to pod uwagę. On wie, że to jest jakieś zbędne czy coś tam. Wiecie, no taki koleś z takim charakterem. A jeżeli chodzi o 13 opowieść... zaczęłam już, ja nie jestem, jestem dalej, jestem gdzieś, no, dużo dalej, ale ją potrzebam, żeby była w tle. Jeżeli chodzi właśnie o tę książkę, to tutaj mamy, ja już zauważyłam bardzo duże ja już tutaj w tej książce zauważyłam bardzo duże podobieństwo do Była sobie rzeka, czyli to, tej samej autorki. Widać, że to jest po prostu ten sam styl pisarski, że to nie jest gdzieś tam jednorazowy sukces czy coś tam. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie się to zaczyna. Mamy tutaj taką tajemniczą historię. No i rzeczywiście tutaj jest takie małe podobieństwo do 7 mężów Evelyn Hugo. Ale to tak, to tyle na razie, co mogę zdradzić. Chyba nie mam wobec tej książki żadnych takich większych przemyśleń jak na razie. A tak w ogóle to nagrałam film ten odnośnie End of the Year Book Tag i rzeczywiście ktoś tam mi powiedziałam, że czekam na nowe wydania serii butikowej i ktoś mi właśnie powiedział, że w Racheli jest napisane, jaka jest kolejna książka do wydania i to jest kolejna książka tej autorki, ale jeżeli to jest ta książka, o której ja myślę, bo to jest czarne coś tam, jakieś coś takiego, i jeżeli to jest ten tytuł, który ja myślę po angielsku, bo on się ciężko jest go przetłumaczyć na polski, jeżeli to jest ten sam tytuł, to ma bardzo słabe opinie i po prostu szkoda by było. Dobra. Co, kochanie? Już cię biorę. Już. Zbój mały. Dobra. W takim razie czekajcie na podsumowanie reszty. Ja po prostu tak chciałam przyjść z takimi świeżymi moimi przemyśleniami. Dobrze, więc jeszcze do zobaczenia dzisiaj. Myślę, że już nie będę robiła przebitek, dlatego że już jest godzina 16:12 i ja po prostu jeszcze dogram po przeczytaniu tych obydwu książek dzisiaj coś. Także widzimy się zaraz. Hej, przychodzę teraz w takim razie z podsumowaniem już. Jest 11:40, czyli już w sumie poniedziałek. A ja przeczytałam 13 opowieść i cóż mogę powiedzieć, jestem zaskoczona ocenami na Goodreads, że tam nawet nie ma 4 gwiazdek tak ogólnie. To jest książka, która szalenie jest tak, która szalenie się kojarzy z dziwnymi losami Jane Eyre. I mamy tutaj tyle spoilerów. To jest po prostu nie do czytania dla osób, które nie przeczytały Jane Eyre, a chcą. Dlatego, że mamy tutaj... Na początku myślałam, że to będzie takie lekkie, w sensie jeżeli chodzi o te spoilery, dlatego, że po prostu jest gdzieś tam przytoczony jakiś tam wątek jeden
I myślę sobie, o spoko, jakby light. Ja bym nawet zapomniała o tym spoilerze, gdybym go przeczytała przed Dziwnymi Losami. Ale potem jest zdradzone cała treść tej książki, dlatego że w pewnym momencie ta dziewczyna, która tutaj jest narratorką, opowiada po prostu książkę takiemu typkowi. I zamiast po prostu mogła autorka po prostu napisać, że jakby, że zdradziła tą treść i tak dalej, że na przykład nie wiem, w zdaniu opowiedziała mu, o czym jest ta książka i tyle, i mogłoby się na tym zakończyć, ale nie. No cóż, trudno, ale ja pokochałam tę książkę, ona jest tak napisana cudownie, jest tutaj i tajemnica, i cały taki ten klimat z Dziwnych Losów, no cudowne, nie mogłam się od niej oderwać. I przeczytałam też, i ona w sobie nie ma nic z takiej baśniowości, jak wszyscy piszą, że to takie, że dużo z baśni i tak dalej, jak dla mnie właśnie nie była baśniowa. Ona była po prostu z taką tajemnicą i to tylko tyle. No. I przeczytałam też Tajemnicza Historia Styles i powiem szczerze, że naprawdę fajna, zwięzła forma. Podoba mi się to. No tylko mówię, ten mały belk mnie tak cały czas... Mały belk. Strasznie to brzmi. Do tej pory, jak tak sobie o tym myślę. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie napisane. Na pewno sięgnę po kolejny jakiś tom, bo wydaje mi się, żeby to trzeba było czytać jakoś w jakiejś chronologii, chociaż wiem, że jakaś jest. Co mi się podobało w tej książce, to, że nie była tam rozwleczona, nie wiadomo jaka fabuła, żadnych jakichś tam, nie wiem, to nie była wpleciona żadna obyczajówka ani nic. To był po prostu czysty kryminał, bardzo fajnie rozwiązany, bardzo fajnie przeprowadzony i naprawdę spoko. Będę wracać do Christy. Okej, a tymczasem idę montować tego vloga. I po prostu chciałam, żeby on się jeszcze dzisiaj ukazał na kanale. Także sorki, że jakoś tak mówię ten, ale nie chcę budzić chłopaków, jest późno. I mam nadzieję, że ten mikrofon tutaj nie ułatwi sprawę, tylko mi, no, wspomoże mnie, nieważne co miałam na myśli. Okej, dobra, w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, na razie.